nasz Pan Jezus Chrystus wstępuje do nieba, wchodzi do chwały Ojca. To oczywiście nie znaczy, że wcześniej nie był w tej chwale przez tych 40 wcześniejszych dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia. Już w tej chwale był, już w niej przebywał. Ale to, co jasno zostaje zakomunikowane uczniom przez to wydarzenie, wniebowstąpienie, to jest to, że oto się teraz kończy jakiś etap historii zbawienia. Ten etap, kiedy nasz Pan najpierw w ciele był na ziemi przez 33 lata w sposób taki, który pod wieloma względami był taki sam jak obecność tutaj zupełnie normalnych ludzi. A potem był w ciele w inny sposób. Ukazywał się uczniom po zmartwychwstaniu. To ciało już było inne. Ono nie podlegało fizycznym ograniczeniom. To widzimy choćby po tym, że Jezus wchodzi do wieczernika pomimo drzwi zamkniętych. Czytamy w dziejach, że ukazał się 500 braciom jednocześnie. Nie podlega fizycznym ograniczeniom, ale jest w ciele, prawdziwym ciele. A żeby potwierdzić to, że to jego ciało jest prawdziwe, że prawdziwie zmartwychwstał, nie jest jakąś tylko zjawą, widzeniem, snem, spożywa z apostołami wspólne posiłki. Potwierdza, że to jego ciało, choć inne, to jest prawdziwe ciało. Ciało przemienione. Jest w ciele nasz Pan. Zatrzymajmy się dzisiaj przy tym fakcie. Cielesności Chrystusa. Chrystusa, który w ciele wstępuje do nieba. To, że tak jest, że w ciele wstąpił do nieba, więc Bogiem, a zarazem człowiekiem pozostał już na wieki, to nie jest jakiś domysł, to nie jest jakaś opinia, tylko to jest prawda objawiona, że jako Bóg i człowiek jednocześnie nasz Zbawiciel pozostanie na wieki. To, że stał się człowiekiem, to już jest coś niesamowitego. To jest fakt, który się nie śnił filozofom i to w najzupełniej dosłownym sensie. Nawet wielcy greccy filozofowie, którzy doszli wysiłkiem umysłu do tego, że jest jeden Bóg, Stworzyciel, Wszechmocny, oni nie przypuszczali, że ten Bóg może być miłością, że może być blisko człowieka i że ta jego bliskość to nie jest coś, co urąga jego boskości, jego doskonałości, ale właśnie tę doskonałość ukazuje. Na to filozofowie nie wpadli. To nie śniło się filozofom, że Bóg może stać się człowiekiem, że tak nieziemsko nas ukochał. A idźmy jeszcze dalej. To, że stał się człowiekiem, to jest niesamowite uniżenie Boga, to niesamowita prawda. Ale to, że umarł za nas i to w sposób tak haniebny na krzyżu, to jest jeszcze bardziej niepojęte. Chociaż trzeba powiedzieć, że to akurat ludzka myśl jakoś niewyraźnie przeczuła. W jaki sposób? Otóż 400 lat przed Chrystusem grecki filozof Platon w swoim traktacie o państwie rozważał, jaki byłby los człowieka prawdziwie sprawiedliwego, w pełni sprawiedliwego, gdyby taki człowiek na ziemi się pojawił. I Platon doszedł do wniosku, że prawdziwie sprawiedliwy człowiek, gdyby się pojawił, to zostałby ukrzyżowany. Poruszający wniosek. Pogański filozof dochodzi do takiego wniosku i tutaj ma rację. Chociaż oczywiście nie przypuszczał, nie przyszło do głowy Grekowi, że tym prawdziwie sprawiedliwym człowiekiem mógłby być sam wcielony Bóg. Mówimy z języka greckiego o kenozie Boga. Kenoza, czyli jego uniżenie, nieprawdopodobne uniżenie. Uniżenie w tym, że stał się człowiekiem. Uniżenie w tym, że umarł za nas na krzyżu. Jakie to jest wszystko mocne. Ale to jeszcze nie jest koniec tego uniżenia. Bo to wydarzenie, które dzisiaj wspominamy, wniebowstąpienie, ono ukazuje nam Boga, który
uniża się na wieki, możemy tak powiedzieć, to uniżenie Jego jest jeszcze bardziej radykalne niż to, co widzieliśmy do tej pory. A o co chodzi? W jakim sensie ono jest jeszcze bardziej radykalne? Otóż w takim sensie, że uniżenie Boga nie jest uniżeniem tylko na moment, bo cóż to jest 33 lata w porównaniu z wiecznością? To jest moment, to jest chwila. To jest jakiś pyłek w wieczności. A Bóg uniża się na wieki, na zawsze. To jest Jego uniżenie totalne, kosmiczne. Na wieki pozostał człowiekiem. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. To list do Hebrajczyków. Stał się człowiekiem Jezus i pozostał człowiekiem i pozostanie człowiekiem. I tak przez wszystkie wieki wieków. Aż można zakrzyknąć, ojej, ojej, ojej. To po prostu nie mieści się w głowie. Oto jest solidarność Boga z człowiekiem. Prawdziwa solidarność. Taka, która czyni los drugiego swoim własnym losem. Nasz Pan do końca nas umiłował. Nie dość, że do końca w tym sensie, że totalnie, na maksa nas umiłował. Nie dość, że do końca w tym sensie, że do ostatniej mikrosekundy swojego ziemskiego życia, do ostatniego tchnienia na Golgocie. Ale do końca nas umiłował także w tym sensie, że na zawsze, do końca świata i potem jeszcze na całą wieczność. Uczynił nasz los swoim własnym losem w ten sposób, że pozostał człowiekiem na zawsze. Aby to jeszcze mocniej poczuć, proszę, spójrzcie na pewne porównanie. To będzie porównanie o charakterze bajkowym. Ośmielę się opowiedzieć pewną bajkę tutaj, ale mogę to zrobić, bo nawet w Piśmie Świętym, w Księdze Sędziów jest pewna bajka. Otóż, cóż to za bajka? Wyobraźmy sobie taką bajkową krainę, w której są dobre wróżki, które spełniają ludzkie życzenia. Jest też w tej bajkowej krainie mały Jaś, który lubi zwierzątka. No, łatwo sobie to wszystko wyobrazić. Pewnie wiele jest podobnych bajek. Dajmy na to, że Jasio lubi kotki. No i przychodzi dobra wróżka i pyta Jasia, jakie mogłaby jego życzenie spełnić. Jaś, który lubi kotki, mówi, że chciałby przemienić się w kotka. No bo tak mógłby zobaczyć, jak to jest. Tak lubi kotki, to chciałby też być kotkiem, choć przez pewien czas. Poczułby, jak to jest, byłby blisko tych swoich ulubionych kotków. No to wróżka mówi, no dobrze Jasiu, to na jak długi czas chciałbyś być tym kotkiem? I teraz możemy kreślić różne scenariusze. Taki scenariusz, w którym Jasio zechciałby być kotkiem na przykład na jeden dzień, to scenariusz mógłby być nawet jakoś tam sympatyczny. Może dałoby się tak poprowadzić fabułę tej bajki, żeby potem były z tego jakieś pouczające dla dzieci morały. Ale gdyby w tej bajce Jasio chciał być kotkiem już na zawsze, no to co powinna zrobić dobra wróżka? No chyba powinna go zniechęcać od takiej decyzji. Wybić mu z głowy ten pomysł, bo to jest prawdziwe szaleństwo. To jest jakieś upokorzenie dla człowieka, bo przecież człowiek ma znacznie większą wartość niż jakikolwiek kot. Jakie to szaleństwo, jakby Jasio chciał być już kotkiem na zawsze. Gdyby taka była ta bajka, że Jasio zostałby kotem na zawsze, to chyba byśmy tej bajki dzieciom nie opowiedzieli. Bo to by była bajka szalona i do tego bardzo przygnębiająca. No i chyba też gorsząca. Syn Boży na wieki stał się człowiekiem. Oczywiście to bajkowe porównanie, ono nie jest idealne. Jak zresztą chyba każde porównanie. Bóg stając się człowiekiem nie przestał być Bogiem. Sytuacja człowieka wobec Boga jest też mocno różna niż sytuacja kota wobec człowieka. No choćby pod tym względem, że człowiek może w wolności odpowiedzieć miłością na miłość Boga,
No a mówienie o miłości kota do człowieka to byłoby zdecydowanie nadużycie słowa miłość. Ale to, co łatwo spostrzegamy, to to, że różnica między Bogiem a człowiekiem jest nieskończenie większa niż różnica między człowiekiem a kotem. Więc to uniżenie Boga jest znacznie, znacznie większe niż w tej bajce byłoby uniżenie człowieka, który stałby się kotem. I tak jak gorszące w tej bajce byłoby to, gdyby Jasiu na wieki zechciał być kotem, to niech jeszcze bardziej, ale nie gorszące, ale zachwycające będzie dla nas to, że Syn Boży ukochał nas tak nieprawdopodobnie, zdecydował się na taką totalną miłość, że wybrał to, żeby człowiekiem być już przez wszystkie wieki wieków. Jaka to jest nowina, jakie to jest wspaniałe. Solidarność Boga z człowiekiem po wszystkie wieki wieków. Niech nas to zachwyca, ta miłość, którą Bóg ma ku nam. A z tego zachwytu potem wynika wszystko inne. I modlitwa, i zerwanie z grzechem, i dźwiganie krzyża, i miłosierdzie względem bliźnich, i w ogóle wszystko w życiu. Módlmy się o ten zachwyt. Niech nasz Pan nigdy nie przestanie nas zachwycać. Nasz Pan Jezus Chrystus, który mówi: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.